Ta część, jak tutaj stoimy, tak, ona miała jechać i się oprzeć dokładnie na tamtej części, którą widzimy, czyli ten blok betonowy przed nami. Tak. Więc tamto skrzydło. Tak. Zatrzymywało się w tym miejscu. Dokładnie krawędź tego. On jak tak stanął, tak, to powodowało, że nikt nie da rady przejechać. Tak. Bo most nagle stoi na boku. Tak. I jak mówiłem, że są dwa mosty, tak, jeden był, że tak powiem, w szczerym dworze. On był odpalany, ruszany w tym momencie mechanicznie. Tak. Ten akurat ręcznie. Tak. A że tu była korba, za pomocą korby, tak to kręcić. Tak. Sama maszyna więc tutaj na dole, czy tutaj idziemy zobaczyć, co to wygląda. Okej. I co, przeżył? Tak, przeżył, tylko pozostało tutaj zablokowane w tej chwili. Tak. Bo od końca lat 90. początek 2000, dokładnie to było w 2000 roku, z dyskoteki wracał młodzież. Tak. Ktoś zakonserwował mu. Tak. I oni przekręcili, także nie można było ani wjechać, ani wjechać. Tak. A tu jest lepiej, to zobaczysz rolki. Te rolki tam zrobić. Spadnięcie z rolek. Mhm. Most się obniża, raz, że on jest obniżony, tak, a dwa, że on się przestawia. Tak. Także nie dasz rady nawet, bo jest obniżony, jak widać tutaj, o prawie 30 cm. Raz, że jest obniżony od powierzchni o 30 cm. Tak. To dodatkowo jeszcze kierowany. Tak, a także ciężko z tego skorzystać. Także wystarczyło tym kręcić i takie koło przesuwać. Tak. W mostkach tak mi wydaje, że był coś podobnego. W mostkach nie był taki, jak się Muszą to zrobić pięścią. To jest jako dosyć ciekawe. Tak, tu księstwo, nikt nie widział tu księstwo, pierwszy raz. Znaczy, Niemcy stosowali dwuczęściowe, bo oni budując to wszystko uznawali, że robią błędy. Oni się opierali na wale pomorskim, na maszynie, no i też na innych fortyfikacjach w całym świecie. Uznali, że jeśli zrobią jedno skrzydło, to siła wybuchu może je zniszczyć. Tak. A przy dwóch skrzydłach zniszczyć albo górne, albo dolne skrzydło. Rzadko się przestaje, że dwa. Tak, tak różne. Same działające skrzydła niekoniecznie będą, że tak powiem, uszkodzone na raz. Tak. Dlatego taki akurat sposób. Ciekawy jeszcze uszczelka i zachowana. Wow. Ja wyjdę. Tak.